O, dwa Damiany. Jeden Damian i Damian numer dwa. Dlaczego wszyscy są w procesie? Dlaczego każdy z nas jest w procesie? W ogóle, czym jest proces? Co oznacza słowo proces? I dlaczego każdy z nas jest w tym procesie? To jest mega super pytanie, mega super ważne pytanie i mega bardzo zaawansowany temat, jeżeli chodzi o duchowość, rozwój osobisty, rozwój świadomości, w ogóle tematy związane z psychologią, ludzką myślą i naszym życiem. Jak sama nazwa wskazuje, i myślę, że większość z Was doskonale wie, o co chodzi, proces jest to pewnego rodzaju zbiór zależności, w pewnej zbiorowości, w pewnym całokształcie różnych możliwości, w którym dochodzi do przemiany, przychodzi transformacja, dokonuje się pewnego rodzaju metamorfoza, wskutek czego jesteśmy w stanie przejść od jednej rzeczywistości, od jednej rzeczy, od jednego momentu, od jednej chwili do drugiej rzeczywistości, do drugiej wersji siebie, do jakiegoś innego miejsca w życiu, dokonać transformacji, przemiany. I proces to jest właśnie ruch. Ruch w przestrzeni. Krishnamurti świetnie to opisywał, że każda jedna myśl w naszych głowach jest materialna i że myśli samej w sobie nie da się uchwycić, ponieważ myśl jest ruchem w świadomości. Możesz zwrócić na to swoją własną uwagę, że nie jesteś w stanie przykładowo ciągle myśleć jednej myśli w swojej głowie, na przykład kot. Nie jesteś w stanie ciągle utrzymywać w swojej głowie wyobrażenia kota i słowa kot. On po prostu się pojawia, ale zaraz przemija i znika. I generalnie przyjęło się mówić, że jest się w procesie w chwili, gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia, wydarzenia, eventu w naszym życiu, który nas sprowokuje, który nas striggeruje, który wyzwoli w nas pewnego rodzaju mechanizmy, które sprawią, że nasze systemy przekonań, systemy wierzeń zaczną dokonywać rekonfiguracji, zaczną się przemieniać, przezbrajać, zmieniać swój układ. To jest bardzo często wykorzystywane w psychologii gestalt, w której uczy się kogoś tego, jakie ma szkodliwe, toksyczne wzorce i na jakie inne wzorce zachowań może je zamienić. No i tutaj z przeżywaniem trudnych uczuć, trudnych emocji, integrując własne subosobowości i przeżywając to wszystko w tu i teraz. I zazwyczaj jest tak, że przez proces przechodzimy w chwili, gdy mamy do czynienia z jakimś trudnym doświadczeniem, z jakimś trudnym momentem w naszym życiu, który nas naprawdę mega striggeruje, który nas sprowokuje do refleksji, do wglądów, do przemyśleń, do integracji części nas, pokazuje nam różnego rodzaju cienie i wskazuje na naszą przeszłość i wymusza na nas konfrontację z naszym systemem wierzeń na nowo. I zazwyczaj jest tak, że przez proces przechodzi się przez jakąś długość czasu, przykładowo parę dni, kilka dni, od momentu takiej wewnętrznej stabilności i równowagi do momentu, gdy coś nas triggeruje, potem mamy ten proces, no i na samym końcu znowu mamy równowagę emocjonalną. Czyli proces opisałbym jako taką pełną pętlę, takie całe przejście od momentu, w którym wszystko jest ok w naszym życiu, tak? Przykładowo teraz może być wszystko ok w twoim własnym życiu, czujesz się zrównoważony emocjonalnie i wszystko jest dobrze w twoim własnym życiu, nagle pojawia się jakieś trudne doświadczenie, jakaś trauma, może poznasz jakąś nową osobę, która ci coś powie o tobie, może będziesz miał jakieś doświadczenie mistyczne, może jakiś wypadek samochodowy, wypadek przy pracy, wypadek siaki czy owaki. Potem przechodzisz przez proces,
czyli twój umysł zaczyna analizować i walczyć, i pojawiają się twoje cienie, jakieś traumy z przeszłości, trudne emocje, no i tak walczysz, 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 no i jak uda ci się to przerobić, oczywiście jeżeli jesteś mądry, jesteś na ścieżce samorozwoju, zaczniesz medytować, kontemplować te tematy, które się przerabiają w tobie, czyli przejdziesz przez ten proces, no i na samym końcu on zacznie wygasać, wszystko zostanie w tobie zintegrowane, wszystkie odpowiedzi, które potrzebujesz, do ciebie przyjdą, pojawią się nowe pytania, nowa dodatkowa ekstra mądrość, no i na samym końcu wrócisz do tego momentu równowagi, tak? Do tego momentu zerowego, z którego zacząłeś, no i wszystko wróci po prostu do takiej stabilności. No i do momentu, aż będziesz sobie żył dalej, i nagle znowu się coś zadzieje. Wybuchnie w twojej głowie jakiś konflikt wewnętrzny, zadzieje się jakaś myśl, a znowu się wydarzy w twoim własnym życiu, no i na nowo będziesz przechodził przez ten proces. I generalnie to, co jest zabawne tutaj w tym wszystkim, charakterystyczne, to jest to, że ciężko jest określić ten moment początkowy procesu i ten końcowy procesu, ponieważ one mają taką tendencję do zlewania się ze sobą. I bardzo często początek jest końcem, a koniec jest początkiem, jak nie praktycznie zawsze. I bardzo często jest też tak, że ten proces nie występuje tak liniowo, że sobie przechodzimy z punktu A do punktu B, tylko ma wiele innych punktów. Przykładowo, że jesteś w punkcie A, potem punkt B jest gdzieś u góry, C jest gdzieś tutaj, D, potem wracasz się z powrotem, potem idziesz tam, potem znowu się wracasz z powrotem, potem idziesz tu, potem tu, potem tu, potem tu, potem tu, 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 tu. Na samym końcu masz takie poczucie, że w ogóle zwariowałeś, i potem nagle jest koniec procesu, bo coś kliknie w twojej głowie, poczujesz głęboką ulgę i taki sens głębokiej transformacji, wszystko się w twojej głowie wyklaruje i nagle wiesz, gdzie masz iść. I nagle wiesz, gdzie masz iść. I to jest mega super interesujący temat i mega interesujące zagadnienie. Szczególnie gdy zwrócicie swoją uwagę na to, że te momenty rozpoczęcia procesu i zakończenia go nie do końca są zawsze klarowne dla nas. I bardzo często okazuje się, że byliśmy w procesie w momencie, gdy już z niego wyszliśmy, tak? W momencie, gdy z niego wychodzimy. Czyli już się kończy ten proces, ty już masz głębokie poczucie ulgi i nagle zdajesz sobie sprawę: o Boże, co tu się zadziało w moim życiu? Czy ja właśnie zrobiłem to i to? Czy ja właśnie powiedziałem to? Czy ja właśnie zrobiłem to i to, a potem miałem myśl o tym i to mi się przywołało? I bardzo często jest właśnie taka głęboka refleksja już po procesie. I no nierzadko zdarza się tak, że człowiek nawet nie rozpoznaje tego, w którym miejscu tutaj jest. No i celem przykładowo coachingu, czy terapii, czy słuchania historii, tak? Tak jak wam opowiadałem w jednym z nagrań wcześniej, taki jest cel opowiadania historii. Celem opowiadania historii oraz metafor jest regulacja naszych emocji. No i wiecie, istnieją różnego rodzaju nauki, systemy przekonań, systemy wiedzy, techniki, które pomagają nam lepiej sobie radzić w przejściu przez proces integracji naszego cienia, zrozumienia siebie, uzyskania wglądu, szybkiego dojścia do balansu i równowagi. Tak przykładowo działają systemy jogi oraz medytacji. Pomagają nam pozbyć się przywiązania emocjonalnego, abyśmy nie stawiali oporu przed wejściem w proces. Pozwalają nam na wejście łagodne z własnej strefy komfortu, konfrontację z ego, zmianę przekonań, wyzbycie się jakiegoś tam lęku, czy radzenia sobie z tym lękiem, zaprzestania samosabotażu, abyśmy sobą nie sabotowali, nie walczyli sami ze sobą. No i na samym końcu możemy po prostu wyjść łagodnie z procesu, trzymając w sobie już tą zintegrowaną mądrość, która nas całkowicie przekształca. No i wtedy, wiecie, mamy tą mądrość zintegrowaną, no i gdy ktoś będzie przechodził przez proces, to my intuicyjnie wyczujemy, że ten ktoś jest w procesie. Szczególnie jeżeli to będzie podobny proces do naszego procesu, przez który przechodziliśmy jakiś czas temu. No i wtedy można pomagać ludziom, tak? Innym ludziom, którzy też przechodzą przez pewnego rodzaju proces. Można być dla niego, dla drugiego człowieka mentorem, przewodnikiem, można mu coś wskazać, doradzić, pokazać. Oczywiście, jeżeli tego chce. I no jeżeli jest na to otwarty. Tak jeszcze na samym końcu chciałem wam powiedzieć, że
sam osobiście uważam, że każdy z nas jest w procesie cały czas, że życie jest niekończącym się procesem, jest niekończącą się historią, dosłownie tak jak kiedyś był ten film, tak, niekończąca się opowieść, to tym jest właśnie nasze życie jest nigdy niekończącym się procesem, który nie ma swojego początku i nie ma swojego końca. I cała ta wiedza, cała ta nauka, cała ta filozofia, rzeczy, o których ja mówię, które przekazuję, to wszystko ma właśnie służyć lepiej, pomóc wam w życiu codziennym, tak abyśmy po prostu lepiej sobie radzili z naszymi codziennościami, z naszymi trudami, tak abyśmy mieli komfortowe, w miarę przyjazne i fajne życie, takie zrównoważone życie, zbalansowane życie. Takie wysoce świadome życie. Tak, na samym końcu zmieniłem szybko kadr, bo mi się bateria wyczerpała i musiałem zmienić w aparacie. Wszyscy jesteśmy w procesie, co nie? Nawet, wiecie, nagrywanie filmu dla mnie to jest proces. Ja nieraz mam różnego rodzaju przemyślenia, zanim nagram wideo. Podczas nagrywania w ogóle mam jeszcze inne przemyślenia i po nagraniu też mam znowu inne przemyślenia. Także tak, samo to nagrywanie z mojej strony to również działa na mnie, przekształcając mnie całkowicie. Proces. Taki jest już właśnie nasz proces. Niekończący się proces. Dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje własne przemyślunki. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.